Piłkarze Bruk Betu Termaliki Nieciecza trzeci raz z rzędu wygrali na swoim stadionie. Tym razem 2-1 poległa drużyna Górnika Łęczna. Pierwsza bramka padła po dyskusyjnym rzucie karnym. Gola zdobył wtedy Wlastimir Jovanović. Drugą bramkę dla Termaliki trafił Martin Juchar. Podopieczni trenera Czesława Michniewicza mieli jeszcze kilka okazji do podwyższenia wyniku, ale brakowało szczęścia. Piłkarze Górnika Łęczna w ostatnich sekundach meczu jeszcze zdobyli honorową bramkę. Było to trudne spotkanie, strzeliśmy dwie bramki, straciliśmy jedną. Moją radość i myślę, że drużyny radość troszeczkę mąci ta ostatnia doliczona minuta, kiedy to w łatwy sposób straciliśmy bramkę. Podobnie było w meczu z Krakowią. Jeśli szczęście i nieszczęście się powtarza, to gdzieś ta jest przyczyna i musimy nad tym popracować, żeby nie tracić głowy, nie tracić kapitału, na który bardzo ciężko pracowaliśmy przez cały mecz. Należą się brawa mojej drużynie. Zagrali dobre spotkanie, zagrali mądrze, zagrali z dużym poświęceniem. Oczywiście błędy też były, ale też było dużo dobrych momentów. Zabrakło może troszeczkę przy stanie 2-0. Sytuacja Jovanovicia by zamknęła ten mecz. Około 85 minuty minimalnie Jova nie trafił w bramkę. Byłoby spokojnie, a tak do końca były nerwy. Cieszymy się, 3 mecze u siebie, 9 punktów. Teraz drużynę Termaliki czeka wyjazd do Suwałk, gdzie już jutro zmierzą się z Wigrami w ramach 1/16 Pucharu Polski. W środę drużyna uda się do Gniewina, gdzie przebywać będzie do czwartku. W tym dniu obierze kurs na Szczecin. Tam już będą przygotowywać się do sobotniego spotkania z Pogonią. Pojedzie nas więcej osób, żeby było z czego wybierać, żeby było też z kim potrenować. Termalika po 4 kolejkach zajmuje 3. pozycję w tabeli Lotto Ekstraklasy z 9 punktami na koncie. Na 2. miejscu jest Zagłębie Lubin, a liderem jest Jagiellonia Białystok. Obie drużyny mają 1 punkt przewagi nad 3. Termaliką.